20:31 na naszych zegarach. Zapomniałem powiedzieć po chwilowej przerwie, że nie było mnie na antenie z powodu braku łączności z serwerem, ale już jest wszystko dobrze. Już jestem, ale teraz nie jestem sam, bo jestem razem z gościem. Jakub Tylman, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jestem, witam się z Państwem. Bardzo się cieszę, Kuba, że dzisiaj możemy porozmawiać, tym bardziej, że znalezienie terminu trochę nam zajęło. Dokładnie tak. Nie było to łatwe zadanie, ale w końcu nam się udało i najważniejsze, że już jesteśmy na linii, na łączu. Kuba, powiem Ci, jak tak sobie poczytałem o Twojej działalności, o tym, czym się zajmujesz, to pierwsza moja myśl, przyznam, była taka, gdyby polska szkoła miała tylko takich pedagogów i tylko takich nauczycieli, to naprawdę system byłby o wiele bardziej wydajny, że tak powiem. Miło mi to słyszeć. Zawsze działania, które podejmowałem, to były w kierunku tego, by zmienić polską szkołę, by ona była inna, lepsza. By młodzi ludzie mogli czuć się w niej dobrze, wiesz. To tak jest, jak często, ja zawsze o tym mówię, to tak porównuję to do tego, że wiesz, my sobie w domu już zrobiliśmy przez wiele lat remonty, wymieniliśmy samochody, wymieniliśmy garnki na nowe, pomalowaliśmy ściany, a w polskiej szkole nic się nie zmieniło, tak? I po prostu, no. A dlaczego ona nie jest taka, jak była. Dlaczego postanowiłeś swojej działalności postawić na edukację właśnie? Wiesz, to było tak, że ja od samego początku wiedziałem, że będę albo lekarzem, albo będę nauczycielem. Moja mama nauczycielka, dużo rzeczy powiem, widziałem, słyszałem o tej szkole, jak byłem dzieckiem i tak gdzieś w tą stronę zmierzałem. I jak już trafiłem do tej polskiej szkoły, to wtedy wiedziałem, że będzie to po prostu coś innego. Że ta szkoła będzie musiała być inna niż ta, którą ja spotkałem, ta, której ja doświadczyłem, ta, z którą ja miałem wcześniej za dziecka, że tak powiem, na pieńku, ta, z którą się nie lubiłem i nie rozumiałem, tak? Więc tak mniej więcej ta droga wyglądała. Czyli jaka to była szkoła, której nie rozumiałeś? No wiesz, to była szkoła, która nie była otwarta w ogóle, wiesz, szkoła z pruskiego systemu, szkoła, która traktowała uczniów i uczennice w taki sposób, jaki pamiętamy, że tak powiem, wszyscy, tak? Czyli uczeń i długo, długo, długo nikt, potem dopiero nauczyciel. Nie była to szkoła, w mojej ocenie bynajmniej, bo ja mówię tu w swoim imieniu, szkoła, do której chodziły, nie były przyjazne uczniom i uczennicom. To były miejsca, w których masowo spotykali się ludzie i korzystali z tego, co im oferuje, a oferowała im brak poczucia bezpieczeństwa, strach, lęk i tego typu rzeczy. Wspomniałeś o tym, że szkoła, do której Ty chodziłeś, masowo proponowała ludziom jakieś dane rzeczy. Czy możemy z tego jakby wywnioskować, że w naszej edukacji szkolnej brakuje jakiegoś indywidualnego podejścia do ucznia? Wiesz, to brakuje na pewno przestrzeni w szkole na to, by uczeń czuł się w niej dobrze, by
czuł się zauważony, by czuł się potrzebny, by czuł się bezpieczny. Więc jasne, indywidualność w szkole powinna być i powinna być jakimś jednym elementem. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do osiągnięcia, bo to jest, wiesz, no są szkoły i są klasy, w których jest po 30 czy 30 parę uczniów, ale wiesz, w mojej ocenie też potrzebne jest już inne spojrzenie na edukację, potrzebny jest już tak zwany inny model, tak? Tak jak wiesz, kiedyś na kuchence gazowej używało się takich, można powiedzieć, starych, emaliowanych garnków, a dziś używamy już ich nowoczesnych, tak? Dziś używamy już takich z odłączoną rączką, tak? Takich, do których nic nie przywiera, tak? Czyli my podążamy duchem czasu, a w polskiej szkole mam wrażenie, że trochę za tym nie nadążamy, że wiesz, ten pruski model edukacji, w którym gdzieś tam tkwimy, jest silniejszy i te nasze przyzwyczajenia, te nasze przekonania, to wszystko, co dostaliśmy w takiej walizce bagażu od naszych rodziców, dziadków, po prostu jest dalej. Halo? Tyle pokoleń one w polskiej szkole były. One z pokolenia na pokolenie i nikt się nie zastanawiał, czy one są potrzebne, czy one coś wnoszą. Mimo tego, że wiele badań na rynku edukacyjnym mówiło jasno o tym, że to, czy będą zadania domowe w szkole, czy ich nie będzie, nie wpływa to na wyniki, wyniki edukacji, wyniki egzaminów, tak? To my nadal jest wielu nauczycieli, którzy sobie nie wyobraża, że jak to może być proces edukacji, w których nie ma zadań domowych. I ja trochę o tym mówię, o tej zmianie takiej, która powinna, że tak powiem, płynąć z nurtem czasu, zmian systemowych, zmian mentalnych, zmian, wiesz, takiego ludzkiego funkcjonowania w świecie. I to tak trochę jest, że ja czuję, że po prostu ta polska szkoła nie nadąża. Ona nie. Aha. Przepraszam, bo coś nam przerwało, nie do końca zrozumiałem ostatnie zdanie, które powiedziałeś. To ostatnie zdanie było o tym, że polska szkoła nie włączyła piątego biegu, jak my w tak. samochodzie, żeby szybko jechać, i po prostu gdzieś tam nie nadąża za tym, co się dzieje. Aha. A nie masz takiego wrażenia, Kuba, że w szkole jest jakby, bo ja sam takiej szkoły doświadczyłem, bo skończyłem 6 lat podstawówki i 3 lata gimnazjum, bo jak chodziłem do szkoły, to jeszcze było gimnazjum. Czy nie masz takiego wrażenia, że za dużo w tej szkole jest teorii, a za mało jest możliwości doświadczenia czegokolwiek? Oj, zdecydowanie. Zgodzę się z tobą w 100%, że polska szkoła jest głównie w teorii, teoretyczna. A doskonale wiemy, że uczymy się przez doświadczanie, tak jak mówisz, i wtedy, kiedy byśmy niektóre rzeczy wykonywali, wykonując te zadania, te doświadczenia. I ja tutaj zawsze podaję taki przykład, wiesz, jak ja uczyłem techniki, bo ja uczyłem techniki, to zrobiłem jakiś taki eksperyment właśnie o tym, co ty mówisz. I w jednej klasie, kiedy miałem temat dotyczący wekowania, wiesz, zapasów na zimę. Robiliśmy, tak, wiesz, konfitury, kompoty i w jednej z klas robiliśmy to tylko w teorii. Mówiliśmy o tym, regułki były, co to jest wykowanie, jak to wygląda, i na tym lekcja się zakończyła. A w drugiej klasie zrobiliśmy to w formie takich, wiesz, takich warsztatów. Dzieciaki przyniosły
swoje, że tak powiem, jakieś tam owoce, warzywa, słoiki Tak. i wykonały takie przetwory, można powiedzieć, wiesz. Potem zrobiliśmy ten proces wekowania, oczywiście, i takiej pasteryzacji, można rzec, fachowo, na gazówce, wiesz, w garnek, woda, gotowaliśmy, żeby one na zimę mogły być zapasami. Pamiętam, że chyba 3 tygodniach, czy po 4 tygodniach od tej lekcji, jedną i drugą klasę zapytałem o te zajęcia i o to, co z nich wyniosłem. I te, które tylko uczyły się w teorii, absolutnie nic nie pamiętały, niewiele wiedziały na temat, można powiedzieć, pasteryzacji, wekowania i tego typu rzeczy. No, za to druga grupa, która wykonywała te zadania, znała je doskonale. Nawet wręcz opowiadała o tym, jak jeszcze w domu robili z Tak. rodzicami, bo im się to spodobało, jakie smaki konfitur przygotowały. Oj. Uczymy się przez doświadczanie, że my, wiesz, czerpiemy z tego, jak ktoś nam coś pokaże, jak nam coś ktoś pozwoli zrobić, i my powinniśmy na tym opierać system edukacji. Czego doświadczymy, to zapamiętamy, to będziemy mieli, a pusta teoria często z naszej głowy znika. Ona jest tylko takim elementem, który przyswajamy, by coś zaliczyć, zdać, tak zwane zakuć, i zostawiamy to i odkładamy to na potem. I na potem w sensie zapominamy o tym, a jednak doświadczenie, i to na tym prostym przykładzie, o którym powiedziałem, jest dowodem na to, że to ma sens i to daje efekty. Więc jak najbardziej uważam, tak jak ty, że polska szkoła potrzebuje działania, nie gadania i teorii, a faktycznego działania. Wiesz, co jest najciekawsze w tym wszystkim? Że ja nawet jeżeli mogę mówić na swoim przykładzie tylko i wyłącznie, że ja nawet jeśli się czegoś uczyłem, to tak naprawdę nie wiedziałem tak do końca po co ja się tego uczę, bo nie miałem wewnętrznego przekonania, że to mi się do czegokolwiek przyda, rozumiesz? Rozumiem, wiesz, no tak w szkole jest, że wiele elementów uważamy za niepotrzebne, za takie, które nam się nie przydają. I tu, wiesz, tu można by to rozkładać na czynniki pierwsze. Tobie się nie przyda, komuś innemu się przyda. Więc wiesz, pewnym minimum, takiej jakiejś pewnej podstawy w szkole powinni się uczyć wszyscy. I to jest zdecydowane i jasne. Ale oczywiście, no, ja to zawsze powtarzam, polska szkoła potrzebuje remontu. I to potrzebuje remontu nie takiego, nie zawsze takiego, wiesz, zewnętrznego, ale potrzebuje remontu takiego, gdzie sobie odpowiemy na pytanie, po co nam ta szkoła jest, co ona nam daje, co możemy z niej wynieść i czego powinniśmy się nauczyć w dzisiejszej polskiej szkole, żeby nie trzeba się nad tym zastanawiać i nie trzeba szukać tego wewnętrznego przekonania, tylko żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest taka nasza szkoła, że to jest, wie, to minimum, a potem sobie gdzieś wybieramy tą specjalizację, tą drogę, którą chcemy podążać i ją gdzieś rozwijać, ale myślę, że to jeszcze dużo pracy przed nami, żebyśmy doczekali takich czasów. A czy był jakiś taki szczególny moment, który zdecydował o tym, że ty pewnego dnia powiedziałeś: kurczę, nie mogę patrzeć na to, co dzieje się w szkole, nie mogę patrzeć na ten system, muszę coś zrobić. Wiesz co, ja wielokrotnie miałem takie poczucie, że muszę coś zrobić. Było najczęściej wtedy, kiedy chodziłem sam do szkoły i kiedy, wiesz, nie zgadzałem się z wieloma elementami, z wieloma jakby rzeczami, które się tam odbywały, to właśnie wtedy narodziło się we mnie takie poczucie, że wiesz, że jednak ta zmiana jest potrzebna,
po co to nam i dlaczego tak jest. Najczęściej to było w takich momentach, kiedy wiesz, nauczyciel miał taki sposób prowadzenia w ogóle postępowania lekcji, kiedy wzbudzał się w nas strach. To wtedy, kiedy wiesz, ja Tak. bałem się pójść do szkoły, na przykład nie mając. Odrobionej będzie to jakimiś, wiesz, akcjami, krzykami i niepotrzebnymi takimi sytuacjami. To byli najczęściej po prostu nauczyciele, którym wywoływanie strachu u uczniów uczennic było sposobem na pracę. I to mi się zawsze nie podobało. To zawsze wzbudzało we mnie takie miejsce, że kurczę, szkoła jest miejscem, w którym ja powinienem się czuć dobrze, bezpiecznie, bo spędzam tam połowę swojego młodzieńczego życia. Powinienem iść tam chętnie, bo to jest mój drugi dom. To jest miejsce super spotkań, super przyjaźni z innymi, super, wiesz, jakby przestrzeń do rozwijania siebie, ale coś jest nie tak, że ja się tam boję pójść, że ja tam nie chcę pójść, że ja wolałbym zostać w domu, że ja czuję, wiesz, nie wiem, obawy i nie mogę spać w nocy, bo się po prostu boję. To jest chyba to jest najgorsze, że tak, że z tym muszą się mierzyć młodzi ludzie dziś, że oni przez to samo przechodzą, bo w wielu miejscach tak po prostu jest. I to jest dla mnie rzecz, i nawet nie powiem, że te momenty, o których ty mówisz, one kiedyś były, one są we mnie cały czas. One są we mnie cały czas, kiedy do naszej szkoły przychodzą uczniowie, których system edukacji od razu godności, którym doświadczyli tyle zła i tyle Tak. niefajnych sytuacji, że przychodzą do nas, do szkoły z taką nadzieją, że im tu u nas będzie lepiej, że oni u nas będą zrozumiali, że będą szanowani, że ta ich odmienność, inność, wyjątkowość, oryginalność, jakbyśmy tego nie nazwali, będzie po prostu szanowana, a nie obiektem nie wiem, szydery, czy takiego, wiesz, upokorzenia ze strony nie tyle młodych ludzi, co też tych dorosłych, którzy powinni być przykładem, a w wielu sytuacjach po prostu nim nie są. I to cały czas mnie gdzieś dotyka, wiesz, i to cały czas mam takie poczucie takiej niesprawiedliwości tego świata, że dlaczego tak jest, że przez nasze zwykłe ludzkie decyzje, często proste, nie wymagające od nas niczego, tylko po prostu takiego, wiesz, świeżego spojrzenia na świat, otwartości, szacunku, tak mocno krzywdzimy ludzi. Tak mocno wymuszamy i tworzymy takie piętno tego, że ta polska szkoła będzie miała obraz tej takiej szarej, takiej szkoły, którą wielu z nas pamięta. A przecież to mi się bynajmniej wydaje, że to jest naprawdę proste, żeby tak nie było. Że to nie jest jakoś super skomplikowane, tylko po prostu być otwartym, mieć takie, wiesz, świeże spojrzenie. Ale też nie chcę generalizować, bo przecież wiele takich miejsc w Polsce jest. Jest wiele cudownych nauczycieli, nauczycielek, wiele cudownych szkół. Tylko, wiesz, ja się odnoszę do takich przypadków, takich historii trudnych, bo z takimi się mierzymy. A za każdą trudną historią stoi trudny bohater. Stoi bohater, który w ferworze walki o samego siebie kolejny raz zmienia szkołę i kolejny raz prosi tych dorosłych o to, żeby pozwolono mu, nie wiem, być sobą, szanować takiego, jakim jest. A czekaj, bo ty założyłeś. Halo? Tak już tak bardzo Bo mi rozwiniętych. przerwało. A czekaj, bo ty założyłeś własną szkołę, prawda? Wiesz, to nie jest tyle, to nie jest tyle jakby własna szkoła, to jest szkoła publiczna, to jest szkoła powszechna, której zająłem się jakby kierowaniem i takim, można powiedzieć, nadzorowaniem Okej. tego systemu, właśnie po to, żeby to było to miejsce, o którym ja mówię, to miejsce, do którego ja chciałbym, żeby ono było, żeby młodzi ludzie czuli się w nim dobrze. I gdzie ta szkoła się mieści? To jest szkoła w Śremie, w województwie wielkopolskim, można powiedzieć niedaleko Poznania, stolicy Wielkopolski. Okej, super.
to chcę ci powiedzieć, że my też jesteśmy w Wielkopolsce. Ja z mamą, a dokładnie mieszkamy w Złotowie, to jest koło Piły. To też, że tak powiem, niedaleko mnie, bo Piły nie mam aż tak daleko. Tak, tak jest. Czyli jesteśmy też z Wielkopolski. Tak. Tak. A słuchaj, bo wiem, że się zajmujesz też artoterapią. Czytałem na ten temat. Na czym to polega? Bo ty jesteś w ogóle nauczycielem też, nie? Tak. No, artyterapia to nic innego jak terapia przez różne elementy, wiesz, sztuki. To terapia, w której uczniowie i uczennice, którzy jej potrzebują, doświadczają takiej formy wsparcia i takiej formy, że tak powiem, pomocy przy użyciu różnych elementów artystycznych, od malowania, po rysowanie, po układanie, po śpiewanie, po terapię muzyką, książką, tańcem, przeróżne formy, w zależności od tego, kto co lubi, czym się interesuje, aby Tak. pozwolić mu rozwijać skrzydła, aby pozwolić mu, że tak powiem, pokonywać kolejne bariery, czy to związane z jego z jakimiś dysfunkcjami, czy to z takimi związanymi z poczuciem własnej wartości. Na wielu płaszczyznach wykorzystuje się artyterapię, żeby osiągać sukcesy. A czy w swojej pracy spotykasz się z osobami z niepełnosprawnościami? Oczywiście, że tak. W szkole, o której mówimy, w szkole, o której ja mówię, w szkole, w której pracuję, 20% uczniów to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I Okej. Okay. wielu z nich to uczniowie właśnie, którzy mają jakieś tam dysfunkcje, czy ruchowe, czy można powiedzieć intelektualne, przeróżne, no, w przeróżnych stadiach, więc jak najbardziej. A oprócz tego dołożyć tylko jeszcze tyle, że kolejne 30% to uczniowie pochodzenia innego niż polskie. Więc jest u nas bardzo kolorowo, w cudzysłowie oczywiście, z uwagi na narodowości, kolory skóry, wyznania, właśnie te wszystkie takie dysfunkcje, o których ci mówię. Jesteśmy bardzo, można powiedzieć, pod tym względem wyróżniającą się placówką. Ale jeżeli macie osobę z takimi dysfunkcjami, to czy jest możliwe w takiej szkole jak wasza tak dostosować program jakby nauczania do potrzeb i możliwości tej osoby? Wiesz co, to zadanie, o którym ty mówisz, czyli ten zindywidualizowany formę, która jest dostosowana do możliwości ucznia, powinna być realizowana w każdej polskiej szkole, nie tylko w naszej. Ona jest u nas realizowana oczywiście. Przepraszam ci, Kuba, że ci przerwę, bo nie chcę, żeby mi myśl uciekła. Bo ja mam wrażenie, że właśnie największym problemem, jeżeli jest już taka osoba z dysfunkcjami, jest brak indywidualnego podejścia, bo osoba z dysfunkcjami nie może iść normalnym programem, tak jak wszyscy. Oczywiście, że tak, zgadzam się z tobą, bo wiesz, ja wiem, że w wielu polskich szkołach jest tak, jak my robimy z zupą jarzynową, że wszystkie warzywa wrzucamy do jednego garnka, gotujemy i korzystamy z tego, ale absolutnie tak być nie powinno. No, absolutnie musimy powiedzieć sobie szczerze i otwarcie, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niezależnie od tego, jakie mają swoje potrzeby, muszą mieć napisane
oczywiście w cudzysłowie napisane, ale muszą być prowadzeni według ich możliwości, dalszego kształcenia. I ten program musi być dostosowany do tego, aby on mógł się czuć dobrze, potrzebny, aby mógł odnosić sukcesy, żeby, wiesz, ja też jestem zwolennikiem takiego systemu nagradzania za małe rzeczy, takiego, wiesz, żeby wzbudzać też poczucie własnej wartości. Każda mała rzecz wykonana jest warta tego, by go nagrodzić, pochwalić i czasami to tak musi być, że on wykonał bardzo mało w porównaniu do innych, ale to było maksimum z uwagi na jego potrzeby pracyjne. I ta ocena piątka tak samo mu się należy, jak temu uczniowi, który zrobił więcej na tą piątkę, ale on zrobił dla swoich możliwości, że u niego to już jest po prostu ta piątka, bo tylko tyle mógł zrobić i to było tak bardzo dużo. Tak. Oj, aj, aj. Tak, tak. Zrobił tyle, ile mógł. Prawda? Po prostu. Zdecydowanie. No oczywiście tak. Zrobił tyle, na ile mógł, ile mu wystarczyło siły, energii, możliwości, predyspozycji. Tu wiele elementów się na to składa, o których moglibyśmy rozmawiać. Wiesz, jak tak opowiadasz, to ja się uśmiecham, ale uśmiecham się z takim poczuciem, Boże, jak ja to wszystko przeżyłem w ogóle, bo doskonale pamiętam te stresy, te nieprzespane noce przed egzaminem gimnazjalnym. Pamiętam te nieprzespane noce przed lekcją fizyki, której nienawidziłem. I autentycznie miałeś coś takiego, że bałeś się nauczyciela dosłownie, bo był tak ostry, tak wymagający, że po prostu nie było przebacz. To jest paranoja, przepraszam bardzo. No tak jest. Tak jest to, o czym ja mówiłem. To jest ta szkoła strachu, szkoła lęku, szkoła, do której boimy się iść, bo takie są postawy. Dlatego ja zawsze mówię i apeluję o to, by ta szkoła mogła być już inna, mogłaby być już pełna partnerstwa, pełna pozytywnych emocji, pełna pozytywnych, takiej pozytywnej dyscypliny. Więc mam nadzieję, że kiedyś doczekamy takich czasów, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że już tak właśnie jest, że już nie ma szkoły strachu, już nie ma szkoły lęku, że już te czasy się u nas zmieniły. Ja na ten czas cały czas czekam. A czy masz takie poczucie, że ta zmiana choć trochę się dzieje? Tak, tak, mam takie poczucie. Mam poczucie tego, że zmienia się dużo rzeczy w polskiej szkole, więc zdecydowanie. Zdecydowanie myślę, że tak, że co na przykład? Wiesz, no na pewno szkoła jest już takim miejscem, w którym mamy trochę nowocześniejszego sprzętu. Jesteśmy już otwarci na tą nową technologię, która mocno wkrada się, że tak powiem, w nasze życie. I ta szkoła próbuje za tym nadążyć, że już, wiesz, już mamy szkoły wyposażone w różnego rodzaju te sprzęty, by nowocześnie uczyć, więc myślę, że pod tym kątem tak i myślę, że wiele szkół już dąży do właśnie takiej sytuacji, żeby mogła powiedzieć, że jest szkołą, która próbuje być przyjazna, być szkołą otwartą, uśmiechu, ale jeszcze jest za mało tych szkół, dlatego jeszcze nie możemy przyjąć jako standardu, tylko musimy jeszcze nad tym pracować. Wiem, jak wiele kontrowersji wzbudził temat braku zadań domowych w szkołach, kiedy
obecna ministra edukacji wprowadziła coś takiego. Powiedz, jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz co, ja podpisuję się pod tym rękoma i nogami. Ja promowałem ideę szkół bez zadań domowych. Przez wiele lat, chyba 7 przed wprowadzeniem tego, apelowałem do nauczycieli, abyśmy odeszli od tego, bo jest to rzecz, która nie daje nam poczucia tego, że mamy pewność, że uczeń czy uczennica umie i potrafi więcej. W dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji, wielu aplikacji, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy to zadanie zostało wykonane przez ucznia, uczennicę, czy też przy użyciu jakiegoś sprzętu. A to jest zabieranie czasu, przestrzeni, czasu tak zwanego, który uczeń mógłby wykorzystać na realizacji swoich marzeń, swoich pasji, tego czasu, który jest tak zwany po pracy. My dorośli też często chcielibyśmy nie zabierać pracy do domu, czyli jak wychodzimy po tych 8 godzinach, to chcielibyśmy mieć takie poczucie, że zrobiliśmy już wszystko, że teraz jest taki czas na relaks i marzenie, można rzec. Polskie dzieci nie miały przez wszystkie lata takiego poczucia. One wychodząc po 8 godzinach szkoły i na kolejne, już nie mówiąc o tym, że trzeba wejść do dzianów, czy też lektury, to jeszcze były obarczane zadaniami domowymi, których i tak ktoś potem albo nie sprawdził, a jeśli sprawdził, to tylko ilościowo, bo jakościowo nie był w stanie tego sprawdzić, czy te zadania zostały zrobione dobrze. Nie było co za tym idzie komunikatu zwrotnego. Czy to tłumaczenie. Tworzenie szkoła bez zadań domowych jest piękna i taka powinna być, ale mamy nauczycieli, którzy twierdzą, że bez zadań domowych, w cudzysłowie, wychowamy głupie dzieci. I no cóż mam powiedzieć, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, ale ja przez 7 lat jak niewielu rzeczy. Zadania domowe są reliktem polskiej szkoły i radzimy sobie bez nich równie dobrze jak z nimi, jak nie lepiej, a uwolniliśmy wiele polskich rodzin z takiego poczucia, można powiedzieć, dyskomfortu, frustracji, z takich, można powiedzieć, małych konfliktów, kiedy to rodzice kontra dzieci, będziesz robił zadanie domowe, a nie będę, a zrób teraz, a nie. Powodowało to też zaburzenia na tej linii. Więc jak najbardziej ja będę zawsze po stronie szkoły bez zadań domowych. Pamiętam, jak pani ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła, tłumacząc, dlaczego podjęła taką decyzję, mówiła o tym, że to będzie możliwość, aby rodzice poświęcali więcej czasu swoim dzieciom. Tak. I czy masz Dokładnie, takie dokładnie tak. I czy masz takie poczucie, że tak rzeczywiście jest, jak tego nie to, ma? Na pewno mam poczucie, że daliśmy przestrzeń na realizację marzeń i pasji polskim dzieciom. One mają teraz czas i jeśli mają wspierających rodziców i jeśli mają ochotę i chęci, mogą wykorzystać to albo na realizację swoich marzeń i pasji, albo po to, by pójść do babci czy pójść z mamą na zakupy. I pewnie będą tacy, którzy to wykorzystują, a tacy, którzy to nie wykorzystują. Ale wiesz, co jest ważne? Ważne jest to, że jest ta możliwość, że jest ta przestrzeń, że stworzyliśmy warunki do tego, by tak było. Pewnie w wielu miejscach tak nie jest, w wielu tak jest, ale my mamy poczucie, że ta przestrzeń jest. A jak to się stało, Kuba, że mogła poznać ciebie i zobaczyć cała Polska? Mam na myśli pytanie na śniadanie. To jest bardzo, że tak powiem, historia. Znaczy, ja bywałem w pytaniu na śniadanie
od wielu lat jako ekspert w tematach oświatowych i już od wielu lat było można mnie zobaczyć, ale można powiedzieć, na stałe zagościłem tam od marca z tym swoim cyklem o książkach. Czytamy, potem działamy przez wiele różnych etapów, że tak powiem, fajnych przygód i historii wiąże się mój pobyt w redakcji Pytania na Śniadanie. To zbieg okoliczności, to szczęście, to po prostu spotkanie na korytarzu odpowiednich ludzi, którzy zauważyli we mnie bijący kolor, energię, którą chcieli wykorzystać potem na ekranie. I tak do dziś tam jestem i cieszę się bardzo, że mogę trochę tej swojej energii, tą swoją energią dzielić się z widzami i mogę pokazywać piękne, mądre, wspaniałe książki, które uczą, które dają ogrom wiedzy i pokazują, że kto czyta książki, ten żyje podwójnie, więc ja się bardzo cieszę z mojego pobytu i to taka historia, po prostu pewne przypadki, sploty różnych historii doprowadziły mnie do tego miejsca. Ale czy to szefowa redakcji Pytania na Śniadanie ciebie zauważyła, czy jak to Tak, było? dokładnie tak, dokładnie. Szefowa redakcji nie zauważyła, bo ja byłem gościem jednego z odcinków jako ekspert i zaproponowała mi dalszą współpracę. Okej. A jeszcze chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo dużo rozmawiamy o zmianach i tak dalej, ale tak naprawdę od czego te zmiany systemowe musiałyby się zacząć, żebyś mógł powiedzieć tak, tak jak jest, jest okej. Wiesz co, myślę, że zmiany systemowe będzie bardzo trudne, bo to jeśli system ma coś zmienić, to potrzebujemy ogromnej dyskusji na temat tego nowego systemu. Wiesz, to nie jest tak, że jeden człowiek stworzy i napisze szkołę od nowa, ale ja zawsze mówię, że my oddolnie możemy bardzo dużo robić, czyli w naszych szkołach, w naszych małych środowiskach, w naszych miejscach, w których jesteśmy, możemy zmieniać i sprawiać, że ci, którzy są dookoła, oni będą tą zmianę odczuwać, mimo nawet tego, że system się cały nie zmienił, ale przepisy prawa pozwalają nam naprawdę na bardzo dużo i pozwalają nam na działanie na przeróżnych szczeblach i wprowadzanie tego. Dlatego my powinniśmy skupić się na szybkich działaniach, takich, które dają efekty właśnie na dole, w tych miejscach, w których jesteśmy, bo nie wiem, czy doczekamy kiedyś takich zmian systemowych, które pozwolą nam o tym globalnym sukcesie mówić, więc ja nie lubię czekać i nie jestem zwolennikiem absolutnie czekania, dlatego ja zawsze jestem zwolennikiem działania. Jak mamy działać, to możemy działać już teraz, od dzisiaj, od jutra w naszych małych, lokalnych środowiskach. A czy to, że pojawiłeś się w Pytaniu na Śniadanie, to ci dało tak jakby większą rozpoznawalność, większe możliwości? Wiesz co, Pytanie na Śniadanie dało mi naprawdę, daje mi na pewno ogrom nowych umiejętności, wiedzy, nowych doświadczeń. Wiesz, to jest program na żywo, to jest praca z fantastycznym zespołem ludzi, którzy każdego ranka wstają, by widzowie mogli oglądać cudowne wiadomości, programy, felietony, przysłuchiwać się cudownym rozmowom. I to na pewno otwiera moje nowe możliwości, w sensie takich rozwojowych, ale oczywiście przekłada się to na swego rodzaju popularność, ale tak bym tego absolutnie nie nazywał, ale jestem zapraszany częściej do różnych miejsc, jestem utożsamiany z książką, z tym, że promuję czytelnictwo. Na pewno tak, ta telewizja na pewno pomaga być gdzieś tam zauważalnym i docierać z tymi ważnymi misjami i treściami w miejsca, które są podatne na wprowadzanie zmian, które są otwarte na nowości, które są otwarte na to, by tworzyć miejsca pełne szacunku i zrozumienia. A o czym opowiadają w
twojej książki? Wiesz co, ja napisałem kilka książek dla dzieci. To jest zestaw książek Tak. edukacyjnych, które opowiadają o tym, jak powinniśmy dbać o nasze środowisko, naszą planetę, że ona nie jest nam dana raz na zawsze. Jeśli dbać o nią nie będziemy, to ona zginie. I my, jako dorośli, doczekamy jeszcze wody i prądu, ale jeśli młodzi ludzie nie będą dbać o tą planetę, to ona najzwyczajniej w świecie zginie. I cała seria jest o tym, o różnych problemach tego świata, w którym dziś jesteśmy. Ale też jest jedna książka napisana dla dużych, dla dorosłych. To jest książka o tym, jak pokolorować polską szkołę. To jest przewodnik, można powiedzieć, o tym, że wszystko jest możliwe, że niemożliwe nie istnieje i że to tylko my, dorośli, potrzebujemy takiego wewnętrznego impulsu, sygnału do tych zmian oddolnych i że to my możemy być tak zwanym panem Kleksem polskiej szkoły. To my możemy ją odmienić, to my możemy nadać jej uroku, barw, stworzyć, że to będą piękne, kolorowe domy dla młodych ludzi, którzy czasami w trudnym momencie swojego życia, idąc do tego domu, będą mieli poczucie, że nie idą sami, że zawsze jest ktoś, kto poda im rękę wtedy, kiedy będą tego potrzebować, że zawsze jest dorosły człowiek, który patrzy na nich patrzy na niego jak na przyjaciela. I to jest zadanie mojej książki. To jest zadanie mojej książki, aby zainspirować do takiej właśnie zmiany. Do zmiany nie zawsze takiej zewnętrznej, takiej, która ma nam się tylko kojarzyć, że coś jest ładne, bo kolorowe, Tak. tylko żebyśmy też pokolorowali taki ten, wiesz, system programowy, taki system podejścia do tego, czym jest dla nas dzisiaj szkoła. A co do ochrony środowiska, czy to nie jest tak, że często na własne życzenie zanieczyszczamy środowisko, nie mając tego świadomości, że stawiając na przykład kolejny dom, kolejny beton, za przeproszeniem, zanieczyszczamy środowisko. Nie, no oczywiście, że tak jest. Dlatego potrzebna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Potrzebne są dobre praktyki, wzorce, to, abyśmy pokazywali przykłady, aby młodzi ludzie dzisiaj mieli poczucie tego, że segregacja śmieci już jest standardem, nie jest takim przywilejem i naszą decyzją, tylko jest pewnego rodzaju standardem. To, że musimy szanować zwierzęta, to, że wiesz, że to powinno być od najmłodszych lat przedmiotem edukacji, przedmiotem tego, aby zarażać młodych ludziom poczuciem tego, że to jest ważne. I mam wrażenie, że to się coraz bardziej dzieje. Ja podróżuję po Polsce, odwiedzam polskich uczniów, uczennic od wielu lat. Ja widzę już te zmiany. Widzę właśnie te zmiany, że kiedyś, jak zapytałem na spotkaniu ze mną dzieciaki, kto segreguje śmieci, to kilka lat temu może połowa podnosiła, a dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że prawie 100% dzieci podnosi, że segreguje śmieci. Czyli wiesz, widać to, że idziemy w dobrą stronę, że ci najmłodsi mają już po prostu takie poczucie tego, że ta szkoła jest, że ta szkoła, że szkoła może nie tyle szkoła, co że ten świat po prostu nie obroni się, jeśli wspólnie o niego nie zawalczymy. Wspomniałeś o tym, że można Ciebie zaprosić na spotkanie do szkoły. Można Cię zaprosić do danej szkoły. I jak takie spotkania wyglądają? Co Wiesz co, oferujesz podczas takiego spotkania? Wiesz co, teraz aktualnie można, ale nie tak często udaje mi się, jak kiedyś. Mam bardzo dużo zadań i obowiązków, ale jasne, przyjmuję takie zaproszenia. To najczęściej są spotkania wokół książek, które piszę. To są właśnie takie lekcje, można powiedzieć, ekologii. Rozmawiamy o
o tym, jak ten świat wygląda, jak może wyglądać, co my możemy zrobić na tym świecie, co już zrobiliśmy. Bardzo żywe i energetyczne spotkania, ale też spotykamy się z nauczycielami, opowiadam im o tym, jak polską szkołę można pokolorować, o tym, co mogą zrobić, jak mogą działać, od czego można zacząć. I tych spotkań też mam bardzo dużo zawsze w roku, więc takie dwie, można powiedzieć, opcje są. Ale miałeś też bardzo fajną rolę na trasie Lata z radiem i telewizji polskiej, bo sam to widziałem, kiedy była przerwa reklamowa na antenie, ty zabawiałeś publiczność, można powiedzieć. Jeszcze tak, można powiedzieć, zabawiałem, próbowałem utrzymać ich w atmosferze zabawy, aby po przerwie reklamowej z takim samym entuzjazmem i z energią powitali kolejnych wokalistów. To było dla mnie cudowne zadanie, kiedy stoi się na scenie i kilkanaście tysięcy ludzi, wiesz, bierze udział w tych interakcjach, w tym, o co ich proszę. To jest naprawdę super doświadczenie. To jest taka energia, którą człowiek od nich dostaje, że nie da się tego opisać, dlatego bardzo, 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 bardzo to lubię i w ogóle spotkania z ludźmi są strasznie dla mnie takie dające mi dużo energii, więc bardzo fajnie wspominam trasę z radiem. Byłem na wszystkich koncertach, robiłem przeróżne fajne rzeczy dla pytania na śniadanie, a też w niektórych miastach wieczorami spotykałem się właśnie z mieszkańcami na tej wielkiej koncertowej scenie. Rezonuje ta energia, co? Zdecydowanie tak. Na mnie bardzo, na przykład. Dla mnie bardzo. Ja kocham ludzi, ja kocham te spotkania, więc. Tak. Kuba, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Warto było czekać tyle czasu. Bardzo ci też dziękuję za zaproszenie. Było mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło. I proszę, nie rozłączaj się jeszcze ze mną. Zrobimy zdjęcie, dobra? Dobra. Ale to już poza anteną. Ja zapowiem muzykę i zaraz do ciebie wracam. Dobrze, dobrze. Naszym gościem był Jakub Tylman. Powtórzę to jeszcze raz. Polska szkoła miała tylko takich nauczycieli, albo tylko takich pedagogów, to naprawdę byłoby pięknie. I chcę powiedzieć na koniec, Kuba, że jesteś nadzieją polskiej edukacji, że jeszcze nie jest tak źle w tej Polsce, jak to niektórzy próbują wmówić, naprawdę. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję i wysyłam dla wszystkich milion serc. Dzięki serdeczne, a was zostawiam z muzyką Singing Birds, Andrzej Krzywy. Nie pytaj o